Cześć i czołem. Mam na imię Jagoda i witam Was na moim kanale. I tak sobie pomyślałam, że w pierwszym odcinku chciałabym, żebyście trochę mnie poznali, dowiedzieli się, co lubię czytać, czego możecie się po mnie spodziewać. I pomyślałam sobie, że fajnie będzie, jak żebyśmy się trochę poznali. Opowiem Wam w ogóle, jak zaczęła się moja przygoda z czytaniem. Jakie książki czytałam kiedyś, jakie czytam dzisiaj, jakie gatunki lubię. Więc słuchajcie, moja przygoda z czytaniem zaczęła się dosyć późno, bo właściwie dopiero w szóstej klasie podstawówki. Wcześniej oczywiście czytałam książki, ale na zasadzie troszeczkę przymusu, jak dzisiaj większość młodych ludzi. Trzeba było przeczytać lekturę do szkoły, ale to czytałam, ale przyznaję, że wtedy jeszcze bez większej przyjemności. Aż pewnego pięknego dnia moja mama dała mi pierwszą książkę z serii Jerzycjada i powiedziała, żebym ją przeczytała, bo jest naprawdę fantastyczna. I mowa tutaj o szóstej klepce. Pomyślałam sobie, no dobra, przeczytam, niech mama się odczepi, niech ma przyjemność, że mi coś poleciła i że ja tę książkę przeczytałam. No i powiem Wam szczerze, że wsiąknęłam. Pokochałam Jerzycjadę całym sercem. Czytam ją do dnia dzisiejszego, każdy kolejny tom, który wychodzi. Może kiedyś sobie osobno o Jerzycjadzie porozmawiamy, bo to też jest bardzo szeroki temat i chciałabym z Wami na ten temat pomówić, podyskutować. Może ktoś też Jerzycjadę kochał albo kocha. Również jedna z pierwszych moich takich prawdziwych lektur, Ania z Zielonego Wzgórza, również kocham do dzisiaj. Również znam całą tą podstawowy cykl aż do Rilli. Znam też cykl Opat, znam Emilkę z Księżycowego Nowiu, czy też ze Srebrnego Nowiu, w zależności od tłumaczenia. Wszystkie je bardzo lubię, ale Ania to przede wszystkim ta największa moja miłość do dzisiaj. Dalej przyszedł czas na odkrywanie biblioteki szkolnej. Tam można powiedzieć, że weszłam w bliższą znajomość z bibliotekarką, z którą się bardzo polubiłyśmy. No i takim moim bibliotecznym odkryciem była Dorota Trakowska. Tutaj mam akurat Gdzie spadają anioły, moja ulubiona jej książka. Ale czytałam też W krainie kota, czytałam Lustro pana Grahamsa i uważam, że wszystkie te książki naprawdę są warte przeczytania i Terakowska do dzisiaj gdzieś tam w moim sercu ma swoje miejsce. Zanim stałam się osobą dorosłą i posiadającą ogromne zamiłowanie do kryminałów i do historii true crime, o czym być może też będę sobie chciała kiedyś z Wami porozmawiać, takim moim przedsmakiem była seria Lemoniego Snicketa, seria niefortunnych zdarzeń. Niedługo będzie wznawiana, chociaż ku mojemu przerażeniu w przerażających okładkach. Będę ją sobie musiała uzupełnić, bo mam nie wszystkie. Niestety nie całą trzynastkę i nie wszystkie też niestety z powodu właśnie tego braku dostępności czytałam, ale bardzo je lubię i to też są jedne z pierwszych moich książek, na których budowała się moja miłość do czytania. Dalej. Tu mam Harry'ego Pottera. Mogę się pochwalić, że moja przygoda z Harrym Potterem zaczęła się jeszcze przed całym tym boomem na Harry'ego Pottera i większość osób z mojej klasy, kiedy ja się w Harrym zaczytywałam, to jeszcze nie wiedziała, kim Harry jest i do tego boomu związanego z filmem było jeszcze trochę czasu. Ale Harry to też jest jedna z tych serii, na których budowała się moja miłość do czytania, więc jak widzicie, początkowo w wieku nastoletnim były to książki obyczajowe i fantastyka, bo tutaj mam jeszcze
Tolkiena, Władcę Pierścieni. W moim przypadku akurat zaczęło się od filmu, ale po filmie przyszła miłość do książek. No i ta miłość do Tolkiena i do jego twórczości została mi do dzisiaj. Także też właśnie zaczęła się w wieku nastoletnim kształtować, do dzisiaj ze mną pozostała. I już trochę późniejszy czas, bo tę książkę odkryłam dopiero właściwie na studiach, dzięki uprzejmości mojej przyjaciółki, która mi właśnie powiedziała, że słuchaj, no ty tak głównie tą fantastykę młodzieżową, a może być w końcu coś dla dorosłych. I poleciła mi właśnie Belgariadę i wtedy wsiąkłam też w twórczość Davida Eddingsa. No, także jak widzicie, moje lata nastoletnie to głównie książki obyczajowe, głównie fantastyka i wtedy właściwie inne gatunki mogły dla mnie praktycznie nie istnieć. A potem to moje zainteresowanie mocno się rozszerzyło, bo doszły i klasyki literatury, no wiadomo, oprócz tych, które się czytało w szkole, to też inne książki z światowego kanonu. Doszła też, jak już wspomniałam, moja ogromna miłość do kryminału, do zagadek kryminalnych, do historii detektywistycznych. Cóż jeszcze? Przyznaję, mało czytam reportaży. Jeżeli już coś czytam, to tylko z tematyki, która mnie interesuje, a więc właśnie kryminalne reportaże, czy też takie związane z psychologicznymi tematami, ale przyznaję, że to raczej rzadko. Z rzadka czytam też science fiction. Za science fiction naprawdę nie przepadam i tutaj raczej na moim kanale omówień tego rodzaju książek nie znajdziecie. Moja znajomość science fiction zaczęła się chyba i właściwie skończyła na Lemie. Cóż jeszcze? Także myślę, że głównie tutaj będą właśnie książki z zakresu literatury obyczajowej, literatury fantastycznej, ale tylko z tej działki fantasy, nie science fiction, kryminały. Także rozpiętość będzie dosyć duża. Mam nadzieję, że każdy tutaj z Was znajdzie coś, co go interesuje. Nie będę się zamykać na jeden gatunek. Do dzisiaj też bardzo chętnie czytam książki dla dzieci i dla młodzieży, także może się zdarzyć, że i je będę recenzować. Mam nadzieję, że spodoba Wam się na moim kanale, że się tutaj rozgościcie, że niekoniecznie będziemy mieć to samo zdanie, bo wtedy przyjemniej się dyskutuje. Ale teraz już wiecie, co lubię, wiecie, co będę czytać, czego możecie się po mnie spodziewać. Także witam Was serdecznie na moim kanale. Bardzo mi miło, że mogę Was poznać. Mam nadzieję, że Wam się tu spodoba, że zagrzejecie miejsce, że wrócicie do mnie. A tymczasem myślę, że tak na pierwszy raz, na słowo wstępu wystarczy. Bardzo Wam dziękuję. Serdecznie Was witam i do usłyszenia następnym razem. Cześć!